Wybaczcie mokre włosy, ale aktualnie jest taka pogoda, że się nie da wysiedzieć, dlatego no wziąłem sobie kąpiel. Co zresztą widać, nie? W każdym razie witam z tej strony Cube i pora nadrobić dosyć już stary temat. Bo nie wiem w sumie czy pamiętacie, ale wyszły nowe Oshi i nie zrobił się taki boom jak za pierwszym razem. Na początku to wyszedł przecież filmik z przeróbką z Geraltem i no, był hype na nie przez jakiś czas. A teraz tak ucichło, ale może jest to spowodowane tym, że premiera tych Oshi była w Lidlu, a później była rozbita na różne sklepy. Na przykład tę pełnię, którą mam w rękach, no to można było dostać w Biedronce zaraz później. Wilgę, chyba dobrze powiedziałem Wilga, można było dostać w Żabce zaraz od razu. A z tym Gromem były największe jaja, bo jak już później zacząłem kupować te puchy, no to nie mogłem go nigdzie znaleźć. Także kupiłem puszkę w internecie i później wiecie czego się dowiedziałem? Wszystkie puchy, bez wyjątku, są dostępne w Dealsie. Au! No w każdym razie myślę, że z racji tego, że Deals obecnie posiada wszystkie te puchy, to będę podawał cenę z Dealsa. Także te puchy generalnie są warte 3,50. Puszka tej pełni właśnie wam się kręci i jest to smak klasyczny, także no myślę, że dużo tutaj gadać nie będziemy. Ta zdecydowanie, zwłaszcza, że nie wziąłem ze sobą szklanki. Zaraz wrócę. Jest i szklanka. Pora zatem to otworzyć. Okej, z wyglądu, no taki typowy miedziano-złoty kolor, jak w przypadku każdego energetyka. W zasadzie wygląda to jak Red Bull po prostu. W zapachu... No też, to samo. Też, zwykły zapach, takiej najbardziej zbliżony do Red Bulla właśnie. I w smaku... No, bez rewelacji. Chociaż powiem szczerze, jak na to, że tak naprawdę to jest energetyk z Polski i nie jest on wcale taki drogi, no to smakuje to po prostu poprawnie, no zwykły energetyk, nie jest on jakiś specjalnie też słodki, no bo ile tam ma, jakieś 24 gramy cukru na puszkę, także jak na zwykłego energetyka to nie jest dużo. Także w zasadzie to tyle co mogę powiedzieć, no trudno się ocenia smak typowego energetyka, jak piliście Red Bulla to będziecie wiedzieć o co chodzi. Aczkolwiek powiem wam, że na przestrzeni tego co piłem do tej pory to trochę zatęskniłem się za smakiem zwykłego energetyka. Jest to najbardziej basicowy smak jaki istnieje, ale jednak ma coś w sobie, nie? No dobra, nie będę przedłużał, po prostu jest ok, ja przechodzę zatem do spróbowania no czegoś ciekawszego, czyli Gromu. No dobra, pora przejść zatem do drugiego, tym razem takiego prawdziwego, normalnego wariantu Grom. Pucha wam się kręci oczywiście, no w każdym przypadku te puchy wyglądają niemalże identycznie, tylko różni się właśnie kolorem. Jednakże Grom jest o smaku Mojito i to jest Mojito Zero Sugar. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że jedyne Mojito, które było zero cukru, to był Black. Pamiętam, gdy jeszcze chodziłem do technikum, to no, piłem go bardzo często. Był po prostu bardzo dobry i tani, przede wszystkim był tani. Teraz nawet nie wiem, czy jest dostępny, a jeśli jest, to pewnie jest droższy niż wcześniej, także no, smutno. No ale to miało być Oshi, więc spróbujmy sobie tego Oshi. No powiem wam, kolor ciekawy. Naprawdę ciekawy odcień, ale się zastanawiam, czy przypadkiem to jest na pewno takie zdrowe. No bo jednak, żeby uzyskać taki kolor, to na pewno był użyty tutaj błękit brylantowy. Aczkolwiek nie mogę odmówić tego, że to jest naprawdę bardzo ładny odcień tej zieleni, taki jasny. I troszeczkę mi to w tym przypomina Mountain Dew. No dobra, ale jak będzie w zapachu? No w sumie taki typowy, dość mocno wyczuwalny zapach Mojito. Czyli oczywiście taka limonka z miętą, nie? Okej, trzeba spróbować, bo jestem naprawdę ciekaw. Dobre, naprawdę dobre. No powiem wam szczerze, że w porównaniu do tego Blacka to jest nawet lepsze. Jednakże dlaczego? Moim zdaniem jest pełniejsze w konsystencji. Nie czuć tego słodzika aż tak bardzo. Ma się po prostu wrażenie jakby się piło napój z cukrem normalnie. Jednakże przy okazji nie ma tego co ja odczuwam w większości napojów Mojito, czyli tego, że jest po prostu wręcz za słodki i aż idzie po zębach.
Także muszę przyznać, że no niestety trochę szkoda, że aż tyle zwlekają właśnie z tym filmem, bo jest naprawdę dobry. Naprawdę mi smakuje to Oshi. I nie dziwię się, jeśli stwierdzę, że z tych wszystkich Oshi, które piłem, to tego uznam za najlepszego, bo na razie jest moim faworytem. Tylko obawiam się, że picie tego na dłuższą metę może być właśnie niefajne ze względu na ten błękit brylantowy, o którym wspomniałem wcześniej. Ale w kwestii samego napoju, naprawdę świetna rzecz. Mogę polecić. No i dobra, zostaje tak naprawdę wilga w tej małej puszce, więc myślę, wrócę sobie z nocnej zmiany i coś nagram dla Was. Dlatego do zobaczenia. Dobrze, zatem ostatnim Oshi, jakiego spróbuję, będzie wilga, która jest dosyć mała. Tak, zdziwiłem się na samym początku, myślałem, że tak naprawdę będzie większa wersja tej puchy, ale nie, występuje tylko w takiej małej. W każdym razie pucha Wam się kręci. Tym razem puszka posiada złoty emblemat i jest to smak tropikalny, czyli zakładam, że pewnie będzie smakował coś jak Red Bull Tropical, ewentualnie może to być po prostu jakiś smak mango. Aczkolwiek oczywiście sam to zweryfikuję. Ta pucha z kolei była dostępna oczywiście poza Lidlem też w Żabce i wciąż jest w sumie dostępna w Żabce. No ale nieważne, trzeba to otworzyć i przetestować. No dobra, jak wypada tutaj wygląd? Powiem Wam szczerze, że jest to takie pomarańczowe. Wygląda troszeczkę jak takie jasne piwo? No nie mam pojęcia, do czego innego to porównać tak naprawdę, bo jest to jaśniejsze niż zwykły Energol, mi się wydaje. Może nie o tyle jaśniejsze, co po prostu bardziej pomarańczowe, a nie takie złote. No ciekawie, ciekawie, no ale w każdym razie tak to się prezentuje. Zapachu natomiast... No, zajeżdża mi takim Blackiem Samurajem, czy po prostu Blackiem Mango. Czyli poziom takiego typowego Energola o tym smaku właśnie tropikalnym. Dobra, spróbujmy. Interesujące. No w zasadzie jakbym miał to opisać tak skrótowo, to jest to typowy właśnie smak tropikalny, który jest troszeczkę kwaskowaty na końcu. Ogólnie samo w sobie jest dosyć słodkie, ale nie jest za słodkie. W sumie dawno się nie spotkałem z takim energolem, który byłby za słodki, bo jednak większość tych polskich, jeśli nie wszystkie, mają 5 gramów cukru na 100 ml. No aczkolwiek nie ma tu za dużo do powiedzenia w tej kwestii, jest to po prostu dobry energol, poprawny. Może nawet pokuszę się o powiedzenie, że jest taki troszeczkę bardziej naturalny, no tak jak tu jest napisane, naturalna kofeina. Myślę, że trochę żywszy smak jest przez to. Więc generalnie, jeśli jesteście fanami Tigera czy Blacka o tym smaku, to myślę, ej, spróbujcie sobie, bo jest spoko, jest fajne. A już w ogóle podsumowując te kwestie, to uważam, że te Oshi są naprawdę dobre. A zwłaszcza Grom. Myślę, że Grom kupię sobie po prostu następnym razem, jak będę w Dilzie. Zwykły Energol to jest po prostu zwykły Energol, a ta wilga... spoko jest. Też jest fajna. Także jeśli jesteście zainteresowani tymi puchami, a jeszcze jakimś cudem ich nie próbowaliście, no to... no, na co jeszcze czekacie? Mi na przykład szkoda, że tego Gromu nie spróbowałem po prostu wcześniej. No ale nieważne, w każdym razie dajcie znać, co myślicie o tych puchach w komentarzu poniżej. Jak już oczywiście wyrobiliście sobie zdanie na ich temat. Ja zatem dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie ocenę pozytywną, jeśli nie ocenę negatywną. Jeśli jesteście zainteresowani moimi materiałami, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, po więcej materiałów z moim udziałem, moją twarzą itd. Jak również sugeruję, żebyście uderzyli w tego dzwona, żeby dostawać o nich powiadomienia, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Jednakże poza tym warto też być na moim Discordzie. Kubo serwera, tak jak wspomniałem, jest to mój Discord, na którym znajduje się community mojego kanału, które dyskutuje na wszelakie tematy, także nie tylko zupki, energetyki i tak dalej. Też się oczywiście tam znajduje, także jeśli ktoś jest zainteresowany właśnie tym, żeby pogadać ze mną na jakiś różny temat, no to zachęcam, bo jest naprawdę fajnie i miło. Tutaj moje socjalne media, zwłaszcza zachęcam, żebyście zajrzeli na Instagrama, na którym udzielam się codziennie. Wrzucam tam po prostu na storkę różne rzeczy takie z życia prywatnego. Także jeśli ktoś jest zainteresowany tym, co robię po godzinach, poza robieniem tych filmów, no to... no co, no zapraszam, możecie tam zajrzeć, zobaczyć, co robię. Czasem podzielę się jakąś muzyką, której słucham i lubię, czasem podzielę się jakimś memem, który mi się spodobał, no różne rzeczy, które po prostu mi siadły.
Na Facebooku udzielam się mniej, bo tam są głównie powiadomienia o tych filmach, na Instagramie zresztą też, no ale jeśli chcecie, to też tam możecie zostawić follow. Dobrze, zatem powiedziałem wszystko, co chciałem. Trzymajcie się więc, do zobaczenia następnym razem i bye bye.